Dobry wieczór, Piotr Zychowicz, Historia Realna. Dzisiaj moim gościem będzie znowu Jakub Ostromęcki, autor książki Skręcona historia, wydawnictwo Bellona. Rozmawialiśmy niedawno tutaj na kanale Historia Realna z Jakubem Ostromęckim. No, była to nowa formuła, również dla mnie coś nowego. Rozmawialiśmy o filmach, o tym, w jaki sposób wielkie filmy, znane filmy trzymają się, bądź też nie trzymają realiów historycznych. No i trochę na życzenie publiczności Jakub Ostromęcki wraca. Tym razem będziemy rozmawiali o filmach polskich, bo poprzednio rozmawialiśmy o filmach głównie amerykańskich, hollywoodzkich. Zanim przejdziemy do rozmowy, moja tradycyjna prośba do Państwa. Wspierajcie nas na Patronite, lajkujcie filmy, komentujcie filmy, no i subskrybujcie kanał Historia Realna. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry Państwu. Chciałbym jeszcze raz pogratulować Ci książki, Skręcona historia. Jak poprzedni raz rozmawialiśmy, to widziałem ją tylko w formie PDF-a, ją czytałem. Teraz mam ją fizycznie. No, zostało to naprawdę wydane świetnie. Też jestem mile zaskoczony. Mnóstwo fotosów z filmów, które omawiasz, proszę bardzo. Jest co poczytać, jest na co popatrzeć. Ja muszę powiedzieć, że... O, wikingowie atakują. Ja muszę powiedzieć, że poprzednio, jak Państwo pamiętacie, jak pamiętasz, Kuba, przyniosłem filmy na DVD, które mam. To były filmy amerykańskie, bo ja lubię oglądać amerykańskie filmy wojenne. Tym razem nie przyniosłem, bo polskich filmów nie lubię oglądać, nie oglądam, rzadko oglądam przynajmniej. Mam wrażenie, że polskie kino historyczne nie jest specjalnie udane, szczególnie w III Rzeczpospolitej. No i liczę, że wyprowadzisz mnie z tego przekonania teraz i przekonasz mnie do tego kina. Wiesz co, trudne zadanie będzie to wyprowadzić się z takiej pozycji. Jest bardzo trudne, dlatego że generalnie mamy jakąś awersję do tych scen zbiorowych, do takich scen z rozmachem. No, po ogniem i mieczem wielu obiecywaliśmy sobie wszyscy wielkiego widowiska. Dostaliśmy husarię w błocie. Dalej te sceny są często... One pachną teatrem telewizji, tak? Tam mają być bardzo pogłębione psychologicznie, ale w takim kinie, umówmy się, no, chodzi o rozmach, tak? Nie powstał obraz żaden, który mógłby się równać z Szeregowcem Ryanem na tym tle wszystkich polskich filmów, tak mi się wydaje. Najlepiej się prezentuje Miasto 44 pod względem rozmachu scen batalistycznych, bo sceny walki w mieście zawsze będzie przy budżecie nieporównywalnym w ogóle z amerykańskim nakręcić jednak łatwiej niż w otwartym polu. Jasne. Więc tam jest fajnie pod względem tego rozmachu. No oczywiście, co bardzo ważne, z tych wszystkich filmów jest to jeden z tych, który się realiów trzyma całkiem. I bo tutaj trzeba czytelnikom wyjaśnić, ta książka nie powstała po to, żeby cały czas łupać w reżyserów, jak bardzo kłamią i zmyślają. Trzeba było też niektórych pochwalić. I tutaj miasto 44 akurat w kwestii tych scen batalistycznych należą się pochwały. Co więcej, ja akurat miasta 44 z kolei bronię przed atakami zupełnie innego typu, mianowicie nie dotyczy mi scen batalistycznych, wręcz przeciwnie, scen miłosnych. Tak, bo tam też takie bardzo kontrowersyjne opinie się na ten temat pojawiły, o czym później, jak się zrobi, podejrzewam, porozmawiamy. Tak jest, tak, ze względu na młodzież oglądającą. O mieście 44 jeszcze porozmawiam. Komasa, jak nas słucha, a na pewno ogląda ten odcinek, na pewno jest teraz bardzo zadowolony z tego, co mówisz, ale zacznijmy od początku. To znaczy, wspomniałeś o Ogniem i Mieczem. I to jest, wiesz, pewna zagadka. Bo ty mówisz, że zabrakło rozmachu w Ogniem i Mieczem, który byłby podobny do Szeregowca Ryana. No moment, zabrakło rozmachu, który byłby podobny do Pana Włodyjowskiego czy do Potopu. To jest, wiesz, zagadka, która zawsze mnie intryguje, że jak się obejrzy te trzy części
trylogii, dwie nakręcone w PRL-u, Potop i Pan Wołodyjowski, a potem zobaczy ten Pożal się Boże ogniem i mieczem, no to to różnica jest, wiesz, kolosalna. No pamiętasz, jak Turcy atakują zamek w Kamieńcu Podolskim, albo Szwedzi oblegają Jasną Górę w tych starych filmach jeszcze z Olbryskim, no to to się ogląda. A Ogniem i Mieczem się nie ogląda, to jest straszne, zęby bolą. No i powiedz mi po prostu, jak to jest możliwe, że w PRL-u, kraju dziadostwa, lepiej wychodziły takie filmy historyczne najprawdopodobniej, niż... Najprawdopodobniej chodziło o liczbę poborowych, którą można zaciągnąć do statystów, tak? Pamiętaj, że na przykład wracając do filmów zagranicznych, żołnierze hiszpańscy z czasów Franco byli statystami w Spartakusie, tak? To były czasy armii bardzo licznych, armii z poboru. Co ciekawe, to jest taka anegdotka, generał Franco powiedział ekipie filmowej, że oczywiście ci żołnierze mogą grać w tym filmie jako statyści, natomiast nie wolno ich nakręcać w scenach, kiedy umierają, tak? Ponieważ to może podkopać zaufanie narodu hiszpańskiego do armii, tak? Natomiast więc w roli martwych niewolników czy też Rzymian musieli wystąpić statyści nie będący hiszpańskimi poborowymi. To jest jedyna odpowiedź, jaka mi przychodzi w tej chwili do głowy, aczkolwiek jakoś Gibson wybrnął z tego, bo w czasach już armii dosyć mało, takich mało masowych, wziął poborowych irlandzkich, tak? I jakoś dał radę. Tu chyba o to chodzi. Generalnie w szczegółów musielibyśmy szukać w takiej kapitalnej książce Galopem przez ogniem i mieczem, opisanej przez jednego z kaskaderów, który tam brał udział i on opisuje to od, że tak powiem, od zaplecza, jak to wyglądało. To jest jedyne wytłumaczenie, jakie mi przychodzi do głowy. Tak, wiesz, jest coś na rzeczy, bo ja czytałem kiedyś, że ten właśnie słynny szturm, no, zapierający tych w piersiach na Kamieniec Podolski właśnie, gdzie tam pędzą w tych kapturach, tak, wiesz, niezliczone masy Turczynów. Janczarów, tak. Janczarów. No to tak, rzeczywiście tam dwie czy trzy dywizje Ludowego Wojska Polskiego podjechały w ciężarówkach, tak, przebrali się w dżamy, wiesz, tak, i pędzili do przodu. Tak, tak. Ale słuchaj, zgoda, łatwiej się kręci takie sceny batalistyczne w krajach niedemokratycznych. Dobry przykład, że Amerykanie sporo swoich filmów nakręcili w Jugosławii, tak, swego czasu komunistycznej, gdzie właśnie te batalistyczne sceny kręcili. Ale słuchaj, no to też ja mam na myśli sceny w mniejszym planie, no jak Wołodyjowski z Kmicicem się biją na szable, rąbią w błocie w Potopie i słynny tekst Olbryskiego, kończ, waść, wstydu oszczędź, no to to rzeczywiście ogląda się i człowiek jest wbity w fotel. No a jak, wiesz, pamiętasz, ten Bohun sobie szabelkę przerzucał, tak, z rączki do rączki, w uwolnionym tempie, a Izabela Skorupko patrzyła przerażona, tam krew sikała na ściany w ogniem i mieczem, no to po prostu rozumiem, że to miał być jakiś taki Matrix, tak? Po to polsku, stąd te zwolnione... Generalnie... Ale to jest straszne po prostu. Powiem ci tak, nie to jest najbardziej bolące w tym wszystkim, tak? Nie to jest najbardziej bolące, najgorsze jest to, że w świat i w Polskę idzie przeświadczenie, że jak można było załatwić husarię, wpędzić ją w błoto na przykład, tak? I wcale husaria nie była taka fajna, no bo skoro topiła się w błocie, nie? Więc to jest problem. Drugi problem jest taki, że prawdę mówiąc językiem, mam nadzieję, że nie za bardzo podniosłym, złożono prawdę na ołtarzu pojednania z naszym południowo-wschodnim sąsiadem. No ale generalnie ze szkodą dla filmu. No. Oczywiście. A co masz na myśli? Mam na myśli dobrego wuja Chmielnickiego. Bo teraz tak, mamy przegięcie w drugą stronę, zwróć uwagę. Bo Sienkiewicz zrobił z niego i z całego tego powstania jakichś potworów, a teraz mamy w drugą stronę Chmielnickiego jako dobrego i wielnego wuja, męża stanu, tak? Zwróć uwagę, że o mordach na Żydach czy na szlachcie nie ma w ogóle w filmie mowy. Jest tylko jedna scena, zwróć uwagę, jest tylko jedna scena, w której... Jest jedna scena, w której jest jakieś anonimowe miasto kresowe, miasteczko,
gdzie tak. wisi, słuchaj, wisi Żyd, szlachcic i niemiecki najemnik, tak? I to by było na tyle. Ja, no a takie tam typowe sceny z nowożytnej kampanii, tak? Natomiast to, co wyprawiali kozacy, było rzeczywiście potworne w miastach, było to okrutne. Późniejsze postępowanie z jeńcami również i to w trakcie, na oczach Kisiela przecież wojewody, który pojechał do Chmielnickiego negocjować pokój, a ten mu ciury i sługi topił w tym, w jakichś sadzawkach, niemalże na jego oczach, czy rąbał, kazał rąbać kijami, no to tego nie ma. Nie ma przede wszystkim pijanego Chmiela, tak? W tym filmie. Więc jedna bardzo ważna rzecz. Niewątpliwie polityka Rzeczpospolitej, nasza polityka wobec kozaków była idiotyczna i krótkowzroczna. I tutaj symbolicznie może to podkreślić to haniebne zdanie, które zostało wypowiedziane, że jesteście co prawda częścią Rzeczpospolitej do kozaków, ale takimi jak paznokcie czy włosy, które jak za bardzo wyrosną, to trzeba skracać, obcinać. Nie wiadomo, czy na Sejmie rzeczywiście to zdanie tak brzmiało, czy jest to pewne podsumowanie tego, co tam powiedziano, no ale była to polityka arogancka, co do tego nie ma wątpliwości, tak? Natomiast i to w filmie powinno być pokazane i zresztą jak Barabasz w pewnym momencie mówi, że kozak, jak jest wojna, to kozak dobry, a jak wojna się kończy, to kozaka na pańszczyznę. Oczywiście, że tak, ale i to trzeba pokazać, ale z drugiej strony nie można robić z Chmielnickiego dobrego, fajnego męża stanu, dobrego wuja, którym ten człowiek nie był, no. To jest problem. I oprócz tego te sceny batalistyczne, Żółte Wody i Korsuń, to jest porażka na całej linii. Zbaraż wygląda całkiem fajnie w tym filmie, tak? Jest dosyć zachowana wierność temu, co tam się działo, oczywiście w ramach kina, tak? Bo kino nigdy nie będzie idealnie tego oddawało. Więc do Zbaraża to z grubsza nie ma co się czepiać, tak? Ale Żółte Wody to jest hańbiące, no. No tak, słuchaj, ja chcę powiedzieć, że trochę się zgadzam z tobą, trochę nie zgadzam, to znaczy Sienkiewicz rzeczywiście w książce przedstawił sicz, szczególnie w tych pierwszej części Ogniem i Mieczem, no jakąś taką w ogóle kompletną, wiesz, barbarię. Tak. Natomiast jednak postać Chmielnickiego jest tam zniuansowana, mam na myśli chociażby rozmowę taką, wiesz, Skrzetuskiego z Chmielnickim, kiedy, no wiesz, Chmielnicki rozbija argumenty Skrzetuskiego. Ja osobiście jestem dużo bliżej do pomysłu wojewody Kisiela i właśnie Ugody, niż, wiesz, wybryków tak zwanych królewiot kresowych na tyle z Jaremą Wiśniowieckim, wiesz, który po prostu został z kolei przez Sienkiewicza, i tu mam zarzut do Sienkiewicza, heroizowany. A przecież właśnie przez tego typu politykę, jaką on prowadził, zabijania na pale i właśnie poniżania kozactwa, być może nawet Rzeczpospolita upadła, ale to jest inna, słuchaj, dyskusja. Ale cieszę się, żeśmy się zgodzili z tym, że wiesz, że pierwsze dwie części, znaczy nakręcone pierwsze dwie części trylogii były świetne. Gorzej z tą zrobioną już w III Rzeczpospolitej. Lećmy dalej, drogi Jakubie, bo filmów mam na kartce wypisanych mnóstwo. Jednym z filmów, który opisałeś w skręconej historii, jest, uwaga, no i znowu chyba się musimy poznęcać nad twórcami, Wiedeń, Odsiecz Wiedeńska, koprodukcja polsko-włoska, tak? Dobrze pamiętam? Tak. To już się śmieję, ale to co, to raczej no tutaj, komedia? Czy, tak, i tutaj czy... widzisz, tutaj... jakby to powiedzieć, chciałby się człowiek poznęcać, ale jednak głupio to robić, dlatego że reżyser tego filmu powiedział rzecz, on powiedział rzecz, znaczy on za nim stały bardzo dobre intencje, tak? To znaczy on zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, że on powiedział ludziom tak, zwróćcie uwagę na to, kto jest bohaterem przeważnie polskiej kinematografii. Cierpiący facet,
nadużywający wody, tak, który cały czas musi się z tej wody próbować wykaraskać w życiu, albo wygra, albo przegra, różnie to bywa, żona od niego odejdzie, albo generalnie to jest takie cierpiętnicze wszystko. Natomiast powiedział, no to zróbmy teraz film heroiczny, tak, o jednym z bardziej heroicznych wydarzeń w historii Polski i Europy, ale nie takim, gdzie jest tylko heroizm i później wszyscy zostają rozstrzelani, tak, tylko taki heroizm, który rzeczywiście oprócz tego, że był polem do popisu dla rębajów na polu bitwy, no to był jeszcze triumfem jakiejś takiej, triumfem państwa, tak, i triumfem wspólnoty, pokazaniem się Polski z jak najlepszej strony, więc intencje tu były jak najbardziej czyste, fajnie, tylko się zgodzić, tak, tylko że realizacja, no, wyszła marnie, tak, realizacja wyszła marnie, no, plastik, tak, niestety, no. Nie, no Kuba, przepraszam się bardzo, kurczę, no ja muszę tu postawić swoje weto, no. Piekło jest wybrukowane dobrymi intencjami, obowiązkiem reżysera jest nie, wiesz, kombinować, czy on będzie heroicznie pisał, czy nie heroicznie kręcił, tylko zrobić dobry film. Nie mam serca. Nakręcił gniot po prostu, słuchaj, na skalę międzynarodową. No jest słyszałem, gniot, że film Smoleńsk, że swój film Smoleńsk został wybrany za najgorszy film wszechczasów, ale to chyba dlatego, że zapomnieli o, wiesz, o Wiedniu. No nie, no bądźmy poważni, wyszło coś straszliwego, wyszedł plastik, tak jak myślę, że to jedno słowo jest świetnym podsumowaniem, plastik. Okej, a teraz już bez Włochów, jak sobie poradzili nasi wspaniali twórcy kina już bez pomocy włoskich przyjaciół i nakręcili film o innej bitwie, ważnej w naszych dziejach, Bitwa Warszawska 1920. Jak tak podobał jest. Ci się ten wybitne dzieło światowej kinematografii? No i znowu mamy głaskanie po główkach, tak? Znowu mamy głaskanie po główkach, podobne jak w Ogniu i Mieczem. Kapitalną rzecz polecam, znasz na pewno książkę, rozmawialiśmy kiedyś o niej, Szczepańskiego, na temat postaw społeczeństwa Rzeczpospolitej w czasie inwazji bolszewickiej. Kapitalna rzecz, cegła prawie, ale nie czyta się jak cegły, bo rzecz jest fajnie uchwycona nie od strony pola bitwy, tylko od strony wsi bardzo często, tak? Od strony wsi czy od strony małego miasteczka. I są generalnie najważniejsza rzecz. Grzechy reżyserów nie polegają tylko na tym, że oni kompletnie coś zmyślają, bo to też tak bywa, ale są też grzechy takie bardziej ukryte, mianowicie polegające na tym, że stosuje się takie dosyć hańbiące przemilczenia, tak? I w tej Bitwie Warszawskiej nie mamy tych mrocznych aspektów związanych z tym, jak społeczeństwo polskie reagowało na najazd bolszewickich. No widzimy Żydów na przykład, którzy pracowicie kopią rowy, okopy, tak? Nie widzimy postaw tej społeczności żydowskiej w momencie bolszewickiej inwazji, czy postaw jakiegoś takiego spauperyzowanego chłopstwa, bardziej folwarcznego, tak? Bo to robotników folwarcznych chodzi, którzy początkowo, będąc kompletnie ogłupiali tych bolszewików witali z nadzieją, że ziemię dostaną, tak? Po panu, tak? Nie widzimy z drugiej strony tej bardzo głupiej i zupełnie nie na miejscu nadgorliwości naszej w odzyskiwaniu tej ziemi po tym, jak żeśmy bolszewików wypędzili i od razu karaniu tego chłopstwa za to, że głupio tych bolszewików przywitało, co miało bardzo negatywne skutki 20 lat później. Wiadomo, że chciał nakręcić wartkie kino, ale tu można było zmieścić naprawdę w bardzo fajny, dynamiczny sposób kilka takich sytuacji. Bolszewicy też są ugłaskani, tak? Jest jedna próba gwałtu na chłopce, tak? Natomiast, która się kończy generalnie takim w sumie śmieszną taką scenką, śmieszno-straszną może w ten sposób, tak? Tak to wygląda, że dowódca każe temu krasnoarmijcowi poślubić chłopkę, którą tenże próbował zgwałcić, tak? No i dopiero go zastrzelił, jak tamten się nie zgodził, bo stwierdził, że brzydka i co chłopaki powiedzą, nie? Taki czarny humor. No umówmy się, realia inwazji bolszewickiej, no tam do śmiechu nie było, tak? Tam do śmiechu.
Więc tutaj mamy głaskanie bardzo w dużym stopniu, niestety. Tak, tak? Wydaje mi się, wiesz, Kuba, że bardzo złym pomysłem było to, żeby zrobić z tego musical, prawda? Bo to chyba jest trochę musical. To jest koszmar, tak. No, ludzie, albo, tak, umówmy się, to jest wojna, umówmy się, tu się musi lać krew, tak? Musi się lać krew. Wiesz, to jest w ogóle ogólnie mój zarzut, tak już przechodząc trochę szerzej, wiesz, że mówiliśmy właśnie o filmach poprzednio amerykańskich, a filmach, które naprawdę świetnie oddają realia, na przykład te ostatnie filmy, rok 1917 i inne, Brud, Okopów, wiesz, tak. Stres pola bitwy, tak, potworne tak. Przeczenia, brudne pazury, mundury, przede wszystkim wszy, tak? Brach, wszy, wiesz, to jest realia wojny. Tak, a tak. Ci w tym filmie, wiesz, ci nasi chłopcy, ci ułani, to po prostu jak wyszliby po prostu świeżo od krawca, tak. Ani jednego pyłka na mundurze, to było kiepskie. Dwie rzeczy, wiesz, chcę powiedzieć przy tej okazji. Jedna pozytywna, druga negatywna. Zacznę od tej drugiej, chociaż to raczej śmieszna. Nie wiem, czy pamiętasz, że tam jest taka scena, gdzie aktoreczka grająca główną rolę w tym filmie dopada do karabinu maszynowego. I szyje. Maksymum, może już nie pamiętam. I tak. Nagle zaczyna strzelać. I nie wiem, czy zauważyłeś. No i tutaj jest już która godzina, to mogę to powiedzieć. No. Ten karabin w jej ciele wywołuje pewne taki rodzaj jakichś dziwnych wibracji. I ona się... Słuchaj, no ja przepraszam bardzo, ale ona chyba ma... szczytuje po prostu w tym momencie. Słuchaj, to była taka absurdalna scena. No to jest jakieś wariactwo. I to in minus, ale już mówiąc poważnie... Może to tak miało być, żeby tak... Może tak, albo ona po prostu... Umówmy się, na film przyjdą głównie chłopy, tak? Powiedzmy w wieku produkcyjnym, no to może tak miało być, no. To nie... Tak. Nie, to absolutnie, ale słuchaj, ale plus, bo wiesz co, chciałem coś powiedzieć dobrego, kurczę, o tym filmie. Ja jestem ogólnie, jak wiesz, bardzo interesuję się i staram się w swoich tekstach, książkach oddawać hołd naszym sojusznikom z tej wojny. No przede wszystkim armii kontrrewolucyjnej, tak. Antykomunistycznej generała Bałachowicza, armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, kozakom, którzy przeszli na naszą stronę. No i to jest tam pokazane. No i najlepsze jest to, że aktor jest kim? Gorliwym zwolennikiem polityki Putina, tak? Który grał tego... Oczywiście, tak. A, to nie wiedziałem. No, wiesz, nikt nie jest idealny, kochany. No dobrze. To co? To jeszcze jak jesteśmy przy filmach batalistycznych, no to tutaj już zdaje się kompletnie na ciebie i chciałbym, żebyś wyraził swoją opinię, bo ja przyznam szczerze, że uznałem, że życie jest zbyt krótkie, żeby obejrzeć dwa polskie filmy o Dywizjonie 303, czy też w polskiej koprodukcji, nie widziałem żadnego, żeby sobie ułatwić sprawę, bo wiesz, wahałem się ten czy ten i stwierdziłem, że po prostu zdrowiej dla mnie będzie, nie będę się denerwował, jak nie obejrzę żadnego. Ja myślę, że nasi widzowie nie mają, większość z nich nie będzie w stanie, pewnie nie pamięta, nawet jak widzieli, odróżnić tych dwóch wybitnych dzieł. Powiedz w dwóch słowach, dlaczego powstały dwa filmy, czym się różniły, no i jeżeli w ogóle można powiedzieć, czy któryś był troszkę lepszy niż ten drugi. Wiesz co? Więc one się znakomicie uzupełniają i teraz tam było bardzo niemiłe zamieszanie związane z produkcją tego filmu brytyjskiego, Bitwa o Anglię. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, sprawa się otarła o kryminał, o prokuratora. Natomiast w takich rzeczy oczywiście nie było w tym filmie polskim, natomiast uzupełniają się bardzo fajnie. I o co chodzi? Jeśli chodzi o sceny czysto batalistyczne, to produkcja angielska to jest koszmar właśnie, tak? Bo tam mamy naśladownictwo Gwiezdnych Wojen, tak? Kompletną bzdurę. Natomiast w wersji polskiej no, mamy niejaką dbałość o szczegóły, tak? To znaczy niektóre walki rzeczywiście przypominają to, co się czyta w monografiach dotyczących starć nad Wielką Brytanią w roku 40. Ci piloci rzeczywiście kręcą cały czas głowami w poszukiwaniu przeciwnika. Komendy są bardzo podobne i same starcia wyglądają dużo bardziej realistycznie. Tak? Mhm. Więc tu na plus, jeśli chodzi o wersję polską, minus jest taki, że ona jest kompletnie lukrowana. No bo weźmy postać Jana Zumbacha, tak? Czytałeś pamiętniki? Tak. Czytałeś jego pamiętniki?
To za pytanie, no. No i właśnie, i teraz ja nie wiem, czy nie jest przypadkiem, czy nie jest za wcześnie, żeby zacząć mówić o szczegółach tych pamiętników, tak? Ale gdyby, ja nie wiem, czy w ogóle powinniśmy o tym mówić głośno, bo generalnie jak nas usłyszą, nie wiem, określone środowiska, to się może okazać, że nagle tablice poświęcone Janowi Zumbachowi będą oblewane farbą, bo przecież mizogin, tak? I co on tam nawypisywał w tych swoich pamiętnikach? To on jest autorem słynnego powiedzenia, że wykorzystywanego później masowo w książkach heroic fantasy, o których autorzy pewnie nawet nie wiedzieli, że uwaga, kobieta jest wytchnieniem wojownika, tak? Usłyszał to Mike Hoare, ten słynny najemnik brytyjski, i później w swoich pamiętnikach mówił, że jak to Polacy mawiają, kobieta jest wytchnieniem dla wojownika, tak? Usłyszał to od Zumbacha, no bo przecież Zumbach jako żołnierz fortuny latał przecież w różnych państwach afrykańskich, tak? Jako lotnik. Właśnie Kuba, muszę coś ci powiedzieć, że te wspomnienia Zumbacha, jak tak sobie już przypominam, nostalgicznie książkę, którą uwielbiam, kapitalne to jest. Szczerze, że dużo ciekawsza część jest ta o Afryce niż o bitwie o Anglię. Tak. Z czarnymi komunistami, pamiętasz, tam naloty, tam tak. Całe lotnictwo miało jeden czy tam dwa samoloty rozklekotane. Tak, ale oczywiście rozpadający się, i on musiał tych ludzi uczyć, którzy w ogóle nie wiedzieli, gdzie lewo, gdzie prawo, czym kręcić. Tak, nim przywiązywał, pamiętasz, do ramion. Tak, strzelaj, tak, i sznurkiem pociągał. Tak, to było świetne. Tak. Dobra, czyli co? Czyli Kuba, podsumujmy te dwa filmy. Jakbym jednak wpadł w jakiś wisielczy nastrój i stwierdził, że obejrzę któryś z tych filmów, to który? Wisielczy nastrój? Słuchaj, powiem ci tak, jeśli chodzi o bitwę o Anglię, bo to jest dosyć istotne, no. tam przynajmniej pokazano gorycz, wiesz, tam jest gorycz, dlatego że... Czekaj, który? Bo ja nie rozpoznaję. Mówię o angielskiej. Brytyjskiej, tak. Mówię o brytyjskiej bitwie o Anglię, tak? Tam jest pokazana gorycz tej całej koszmarnej defilady, tak? W Londynie. I Zumbach filmowy mówi kilka gorzkich słów swojej kochance brytyjskiej, tak? Tej, która pracowała, służyła, przepraszam, w obsłudze naziemnej. Że wyjaśnia w kilku słowach całą tą beznadzieję, w jakiej myśmy się znaleźli w 1945 roku. Pochwalić należy za to reżysera i aktorów, którzy nie są Polakami, tak? Więc powiedzmy, można by powiedzieć, że sprawa polska jakoś tam się małą rzeczką, małym strumyczkiem przecisnęła w brytyjską przestrzeń. W polskiej wersji nie ma tej goryczy. I z tego co pamiętam, kończy się polska wersja wizytą króla w jednostce. No i kompletne niedopowiedzenie, bo przecież państwo, które ten władca reprezentował, zaraz poda sobie rękę z jednym z oprawców naszych, prawda? W związku z powyższym, pod tym względem. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W tej wersji angielskiej, o ile batalistycznie jest to marne, to pod względem tego, co się dzieje na ziemi, jednak ci ludzie pokazują więcej ikry. Oczywiście też mniej niż w rzeczywistości, tak? Ale na przykład słynna scena właśnie z tą tak zwaną wawką, tak? Wawki to są te sklangowa nazwa tych niewiast, które służyły w obsłudze naziemnej, w kontroli ruchu lotniczego. No to jest nieco bardziej pikantne niż w wersji polskiej i słusznie, dlatego że pikanterii rzeczywiście, jak w tych wspomnieniach czytamy, było całkiem sporo. Godzina jeszcze wczesna, no to nie będziemy mówić o szczegółach tego, co Jan Zumbach opisał. Tutaj jest pole do popisu dla Sławomira Kopra, jeśli chciałby opisywać zwyczaje miłosne w czasach II wojny światowej Wojska Polskiego. Ale to chyba to zrobił, a rzeczywiście wiele polskich filmów, wiesz, jest tak robionych, i to musisz wiedzieć, jako spec, że taki twórca, kiedy siada do zrobienia takiego produkcyjniaka historycznego, no to zastanawia się, jak na tym zarobić. No i jest jasne to, że ludzie raczej do tego kina nie pójdą, żeby to zobaczyć, bo zawsze wybiorą dobry film amerykański, więc jedyną nadzieją są wycieczki i to, że uda się, wiesz, skłonić Ministerstwo Edukacji Narodowej, że zapędzi te biedne dzieci w ramach jakichś karnych, proszę ciebie, wiesz, sam zresztą wiesz, jako nauczyciel, jakiejś agresji. Sam prowadzę przecież. Tak, wymierzony w młodzież. No i kupią te 100-200 tysięcy biletów po prostu w ramach jakiejś, oczywiście z ulgą. No i ten biedaczysko, ten reżyser zarobi. No, ale co zrobi w związku z tym, żeby ta dziatwa szkolna
Ta moda no musi być lukier, no musi być. No. Lukier, ale przede wszystkim też nie można pokazać scen golizny i tego tak. typu historii, w związku z tym można odnieść wrażenie z tych polskich niektórych filmów, że nasi przodkowie rozmnażali się poprzez jakieś pączkowanie, czy tak, co tak. byli naprawdę przynoszeni przez bociany albo znajdowani tak. w kapuście. Tak. Oczywiście w filmach amerykańskich jest cała proza życia łącznie z tą sferą intymną, co jest jasne. A jak już jesteśmy, wiesz, przy sprawach scen miłosnych, no to dotarliśmy do tego punktu, od którego zaczęliśmy, czyli Miasto 44. I teraz może trochę pochwalimy. Rzeczywiście ty już powiedziałeś parę dobrych słów. Mi się film podobał. Oglądałem go w kinie. Bardzo dynamiczny. Rzeczywiście z hollywoodzkim rozmachem. Fajny, a młodzi aktorzy, nowe twarze. Fajne te wszystkie miłosne historie. Rzeczywiście było pokazane to, że to były dzieci, ci powstańcy. Tak. I chcieli żyć, chcieli się kochać, chcieli przeżyć po prostu. A znaleźli się, wiesz, w tym piekle. Ty pewnie będziesz chwalił. To ja może powiem jeden minus. Nie zgadzam się z tobą, kiedy powiedziałeś, że film był bardzo realistyczny. Moim zdaniem właśnie nie. On był w dużej mierze symboliczno-metafizyczny. Mam na myśli dwie sceny. Pierwsza, jak chłopiec i dziewczyna się całują, padają do tyłu, a wokół nich zakręcają się i fruwają kule. No tak. To jest no, to jest chwila. No. To jest chwila, tak. Ale to jest jakieś pokazanie, że on już wchodzi z tej przestrzeni realnej już w jakąś taką tak. właśnie duchową. A druga taka scena, o której chciałbym wspomnieć, no to jest jednak scena, o której tu już dyskutowaliśmy w kanale Historia Realna z Łukaszem Mieszkowskim, czyli eksplozja bomb, tego pojazdu. Bogwarda. Tak, na Kilińskiego. W momencie, tak. w którym to eksploduje, na bohaterów głównych leje się, no nie spadają te części ciała, tylko leje się taka kurtyna krwi. Krew. Jak tak. na teledysku zespołu Slayer. Tak. No, Bloodline zresztą. Tak, to pokazuje, że reżyser w pewnych momentach odlatywał, ale Komasa, to zdjęcie, to ta scena zamykająca film, kiedy młoda dziewczyna widzi tego Niemca, który przychodzi ją zgwałcić, a potem panorama płonącej Warszawy. No słuchaj, to jest bardzo mocne. Tak. Tak, ale wiesz co, z tym Borgwardem, no to we wspomnieniach, skoro już jesteśmy w tematyce gore, no to przecież była mowa o kawałkach, strzępach ciał leżących, wiszących, zwisających z balkonów, prawda? Więc ale coś tam jednak na krwi, wiesz, bo oni... No oni, tak, tak. To tak jakby tak, tam helikopter tak. na nich nadleciał i wiesz, tak. i spuścił taki, tak. taką czerwoną wodę do gaszenia pożarów w Kalifornii, tak. lasów. Tak, tak. Natomiast no tutaj też musiała być inna, zupełnie całkowicie zrozumiała, inaczej to w filmie musiało wyglądać, dlatego że ulica, na której ten Borgward wybuchł, no to z jednej strony Gomułka tam zbudował jakieś pawilony, tak, okropne, nie da się kręcić filmu historycznego w takim miejscu, więc go nakręcono po drugiej stronie Starówki, tak, w momencie, kiedy ona schodzi tam w kierunku Wisły. Dlatego, że tam masz tylko i wyłącznie kamienicę, tak? Aby gdyby kręcił w prawdziwym miejscu eksplozji, no to z jednej strony musiałby kręcić gomułkowskie jakieś pawiloniki. Tam później jakąś szkoła też powstała. Z tego co pamiętam, zawodówka jakaś. Więc tutaj, no to tutaj całkowicie zrozumiałe to, co jest na ekranie i że się różni od tego, co było w rzeczywistości. Natomiast no, każdy człowiek będzie wiedział, że to jest symbol, ta scena z tymi kulami w czasie tego zbliżenia namiętnego, tak, w opuszczonym mieszkaniu. Natomiast awantura o tą scenę była koszmarna, tak, ze strony powstańców. Głupio się o tym mówi, tak, no bo można wpaść w taką, żeby chodzi o to, żeby nie wpaść w jakiś ton szyderczy wobec tych ludzi, którzy to przeżyli wszystko, tak. Natomiast umówmy się, że to, co było udziałem części grupy powstańców, nie musiało być od razu udziałem drugiej, tak? Jeżeli ktoś był skupiony tylko i wyłącznie na walce i nie miał ochoty ani możliwości na miłość, to nie znaczy, że inny dowódca nie miał chwili wytchnienia z łączniczką, tak, żeby się oddać jakimś miłosnym zapasom. No tak też było. No i tutaj do Sławka Kopra należy sięgnąć. Kapitalne są te nie, ale książka, to, tak? to dotyka rzeczywiście bardzo delikatnej sprawy, ale ja nie zgadzam się z tym, że to dotyczy osobistych doświadczeń. Ja mi się wydaje, że to dotyczy po prostu perspektywy wiekowej, z jakiej się patrzy na pewne sprawy. Inne rzeczy robi się, kiedy jest się rzeczywiście w roku sierpniu 44 i ma się lat 16, 17 czy 18, bo to był wiek tych chłopców tak. i dziewcząt, prawda?
a inaczej oni zapamiętali to wszystko, jak mają dzisiaj 80, 90 czy 100. To znaczy, tak. No pewnie w sensie, wiesz, przez tyle lat czytali o tym tylko i wyłącznie od takiej perspektywy, wiesz, martyrologiczno-militarnej i w pewnym sensie uważają, że ta sfera intymna w jakiś sposób do tego nie pasuje, prawda? Ale Komasa bardzo słusznie zrobił, się nie przejmował takimi głosami, bo on miał nakręcić obraz prawdziwy, a nie właśnie przez perspektywę tego typu tam jakiejś patriotycznej literatury podniosłej, bo to nie o to chodzi, nie tego oczekują widzowie, bo wychodzi potem Wiedeń 1863. Za to mu chwała. I teraz wiesz co, powiedzieliśmy o filmie nowoczesnym, o filmie szybko nakręconym, o filmie nawet nakręconym przez młodego twórcę, co bardzo mocno widać w tym filmie, filmie, który mi się bardzo podobał. Natomiast teraz kompletne przeciwieństwo, opisany przez ciebie w książce Katyń. To powstały te filmy, no powiedzmy pi razy drzwi w tym samym czasie. Nie wiem, jakie tam były budżety, no Katyń pewnie znacznie mniejszy, ale no tutaj z jednej strony za kamerą chłopak, który wchodzi dopiero, rozpoczyna swoją wielką karierę reżyserską, czyli Komasa, z drugiej strony mistrz Andrzej Wajda. No i tak ja powiem krótko, no moim zdaniem tutaj Komasa znokautował Wajdę w cudzysłowie, no w taki używając sportowej terminologii, bo Katyń to nie podobał mi się. To moim zdaniem nie jest film, który by oddawał w pełni, wykorzystał w pełni moc tego tematu. Właśnie, powiedz mi tak, czy gdybyś nie był historykiem, tak, kompletnie chcesz się dowiedzieć czegoś o Katyniu z filmu, czy wiedziałbyś, dlaczego ci ludzie zostali zamordowani, patrząc na ten film? Czy widzisz motyw zbrodni? Słuchaj, wiesz co, ja powiem ci tak, moim zdaniem, ja mi ten film oglądałem dobre parę lat temu, wtedy, kiedy on wyszedł, też byłem na nim w kinie. Rzeczywiście, moim zdaniem, on jest niejasny, ale mój podstawowy zarzut jest zupełnie inny. Znaczy, on jest, jakby to powiedzieć, to jest teatr telewizji, wiesz, cykające zegary, skrzypiące podłogi w starym mieszkaniu tej żony, która tam jest główną bohaterką, bo to widzimy, jak rozumiem, przez pryzmat trochę tak kobiety, która czeka na swojego męża, prawda? Cała ta konwencja mi nie odpowiada, to znaczy takiego właśnie dużo gadania, dużo łażenia, a tutaj mamy naprawdę, słuchaj, wielką zbrodnię, prawda? Narastającą grozę. Ja bym to zupełnie inaczej zrobił, ja bym to darował sobie tą generalną gubernię, generalny gubernator, co pokazał po prostu koszmar. Pokazał Kreml. Tak, i Kreml, ich tam, jak się tam... Stali, jak podejmują tą decyzję. Wyobraź sobie teraz, że siedzisz w pomieszczeniu i ten dym z fajki się unosi, tak? No. I te nalane, buldogowate gęby, jedna wąsata, dziobata, decydują o losie kilkudziesięciu tysięcy ludzi zupełnie bez emocji, tak? Później pójdą i wychylą, tak? Jednego, tak? Okay. Więc to jest, a później, w tym filmie nie ma wykonawców, tych wszystkich tak zwanych potwornych starców, jakich później badacze zbrodni katyńskiej określili z tak zwanego wydziału komendanckiego, tak, tych NKWD-zistów. To jest zmarnowana szansa, że zwróć uwagę, jak wielu SS-manów, zwyrodnialców widziałeś w kinematografii, kapitalne to są postacie, tak, przy okazji filmów związanych z Holokaustem, a jakiego zapamiętałeś NKWD-zistę? Tak? Sowieckiego. Nie masz, tak? I to jest właśnie najgorsze, że znamy tych wszystkich, wiesz, Dirlewangerowców, znamy Einsatzgruppen, tak? Po nazwisku się te nazwiska się przejawiają, a tutaj jest kompletna pustka. Wajda powiedział takie zdanie, on wyszedł z założenia bardzo naiwnego na temat polskiej młodzieży, że młodzież przecież to wszystko wie, bo poznała to na lekcjach, tak? I oni teraz pójdą, żeby poprzeżywać. No nic nie wiedzą, tak? Nic kompletnie nie wiedzą. Być może Wajdzie chodziło o młodzież, którą on się bezpośrednio stykał, czyli młodzież inteligencką, tak? Która coś wie, no ale umówmy się, no nie takie są realia. Nie, tak? Nie takie kino dla masowego odbiorcy. Film jest, Kuba, po prostu nudny, no co tu dużo gadać. Jest tam w filmie, który dotyczy tak wstrząsającej sprawy, jest naprawdę jedna wstrząsająca scena, czyli zamykająca.
tej egzekucji. No tak. I to jest nakręcone dynamicznie, widzimy to trochę z perspektywy człowieka, który jest tam wyciągany z tego czarnego worka. Ale też jest mniej, bo tam zwróć uwagę, że wszyscy wiemy jako historycy, tak, że kłucie bagnetami i bicie, tak, też tam występowało, tak, a tu mamy ciach, 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 strzelamy i koniec, tak, tam też było znęcanie się w czasie tej egzekucji. Tak, ja bym, wiesz co, zupełnie inaczej tak by zrobił ten film, albo bym po prostu zrobił klasyczną historię bez kombinowania, czyli po prostu chłopaki dostają się do niewoli, siedzą w, nie wiem, Starobielsku powiedzmy, prawda, i na przykład jeden z nich jest zwerbowany, wiesz, bo takie były sytuacje przez do willi rozkoszy. NKWD-zistów, potem trafia do willi rozkoszy, ale on na przykład może donosić na swoich, prawda? Tak, no i potem narasta ta groza. Tak jak mówiłeś, drugi plan to nie jest tam żadna żona czekająca w generalnym gubernatorstwie w Krakowie, tylko rzeczywiście Stalin, jak oni podejmują te decyzje. Tak. I na koniec rzeczywiście potworna zbrodnia i trzeba ją pokazać więcej niż w jednym ujęciu trwającym minutę, prawda? Bo to jest film Katyń, a nie, a nie coś innego. A nie... Więc niewykorzystana szansa, film moim zdaniem niestety nieudany. To jest... A, jeszcze jedna ważna rzecz, bo teraz tak, tutaj trzeba troszeczkę trzeba pobronić. Generalnie zwróć uwagę, że cała scena kłamstwa katyńskiego jest tutaj pokazana bardzo fajnie, tak? Czyli ostatnie, powiedzmy, chyba z tego co pamiętam 20 minut filmu jest tak naprawdę świetne, zwłaszcza ta scena z nagrobkiem, kiedy jest kwestia daty, tak? Data oficjalna 41, data prawdziwa 40. No tak. I z tego powodu ubecy rozwalają ten nagrobek. To jest i to rzeczywiście, widzisz, wiesz co? Powiem ci tak, tu rzeczywiście czuć grozę i czujesz autentycznie nienawiść do tych komuchów, które sterowały tym wszystkim. Tak, dopiero w tym momencie, tak? Taką prawdziwą. Natomiast co do reszty się zgadzam. A jeszcze jedna rzecz, którą wspomniałeś przy okazji poprzedniego filmu, że ułani w mundurkach występują jak od krawca przed chwilą i w Katyniu, słuchaj, podejrzewam, że podobne masz wrażenie. Wiesz, jak to było? Generalnie chodzi o to, że jak wypożyczasz mundury do rekonstrukcji, to z reguły jest tak, że rekonstruktor, czy też firma szyjąca ci te mundury, robi te mundury tak, jakby robiła dla ludzi, którzy idą na wojnę, czyli one są całości, najczęściej są wyprane, tak, i kompletne. I teraz a nikt nie zajmuje się robieniem mundurów podartych, czy niekompletnych, czy brudnych. I teraz masz dwie opcje. Albo zamówisz specjalnie na potrzeby kina ileś set mundurów, które są zniszczone, podarte, niekompletne, albo zamówisz świeże, zniszczysz je i zapłacisz za zniszczenie. Tak? Więc to był taki generalnie dosyć bardzo przyziemny powód, dlaczego ci ludzie, zwróć uwagę, no nie wyglądają zbytnio świeżo, ale też nie można powiedzieć, żeby cierpieli specjalnie, tak? Na tych marach, jak sobie leżą. Te wszystkie mundury są w całości, tak? No nie, no tak nie było, tak? Tam były wszy, to było wszystko podarte, tak? Ci ludzie głodowali. Przecież tam był jeden kranik działający przez ileś tam dni w tygodniu chyba na kilkuset chłopa, no. Wiesz, ale dotknąłeś jeszcze jednego problemu, o którym powinniśmy powiedzieć, innej bolączce polskiej kinematografii, czyli małe pieniądze, niedofinansowanie jej. Ja pamiętam, że czytałem kiedyś wywiad z twórcami, z reżyserem, no, Bayonem, filmu Kamerdyner. Już nie rozmawiajmy o tym filmie, bo mam tu inne przygotowane, możemy kiedyś też o nim pogadać, ale on właśnie powiedział, że no... Fajnie, ale miał zupełnie inne plany. Chciał zrobić wielkie sceny batalistyczne, długie ujęcia kamerą, ale po prostu nie starczyło forsy, więc nakręcił też film bardzo, wiesz, kameralny, więc to jest ten problem. Okej, myśmy porozmawiali, poprosiliśmy teraz o Katyniu. Jeszcze powiem ci, że wiesz, jaki był fajny by pomysł, żeby zrobić właśnie Katyń z perspektywy na przykład tego Wasilija Błochina. O! Faceta, tak, który przyjeżdża z walizką, w jednej walizce ma wódkę dla spraw wykonawców z Moskwy, w drugiej walizce ma pistolety. Walter PPK, z tego co pamiętam. Tak. Wiesz co, to były trzy różne. W każdym miejscu inne pistolety. Ale Błochin czy Waltery, mi się wydaje. Już nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak. I wiesz, i oni stają w tej salonce.
muszą szybko tam zdobyć tą ekipę taką, tak. Wiesz, kierowców, palaczy, NKWD-stów, tak. biurowych pracowników i robią takie komando śmierci na przykład, nie? O, proszę tak. bardzo, to jest pomysł na film, który by wszystkich wbił rzeczywiście w ziemię, gdyby... Poza tym, że fajnie by się to kręciło, dlatego, że wódka, właściwie nawet spirytus tam się lał strumieniami. Tak, oni byli tak? tak, niestety. Znaczy, tak, oczywiście. Byli tak. pod wpływem, po prostu to było tak nieprawdopodobne napięcie tak. psychiczne, bo oni zabijali tak. tych naszych oficerów czy policjantów, wiesz, po prostu jak na taśmie produkcyjnej. Wchodził tak, jeden, tak, strzelali do niego, mu w tył głowy, wyciągali go tak. do innego pomieszczenia i następny, w związku z tym wyobraź sobie taką, w cudzysłowie, tak. pracę przez całą tak. noc, to oni byli strzępami ludzi, ci kaci też tak. popełniali samobójstwo, rozpadali się. Psy nawet przed nimi uciekały, nawet te agresywne, tak. bo czuły woń tak, trupa. Czuły woń trupa. To straszne, ale pokazanie tej gręgolady, jak zwykły człowiek oczywiście. Może się zmienić tak. takiego kata. Tak. Pokazanie tego ze strony kata tak. ofiary. No, katyń, wielki temat, kompletnie niewykorzystany. Tak. Okej, okay. dobrze, to o tym porozmawialiśmy. Teraz jeszcze na koniec, matko, czas zasuwa niesamowicie. Chciałem porozmawiać o reżyserze, którego akurat bardzo cenię i którego filmy są genialne, ale to zostawmy sobie na koniec, żeby Państwa nie zostawić też takim poczuciem, że wszystko, co się w Polsce kręci, jest kompletnie do bani. Chociaż zaraz, chwaliliśmy Miasto 44, ale jeszcze mam takie jedno pytanie o ten film, który miał być takim właśnie produkcyjniakiem obecnego obozu rządzącego chyba, czyli te Legiony. Powiedz krótko, co sądzisz. To też rozumiem coś w stylu tego. Wiesz, z Legionami jest problem taki, że twórcy generalnie powiedzieli wprost, chcieli zrobić polskiego szeregowca Ryana, tak? Tylko że problem jest taki, szeregowiec Ryan to jest droga, wiesz, to jest od desantu do jakiegoś tam zwieńczenia jakiejś przygody, tak? I masz dwie strony walczące, a w Legionach jest to strasznie, jest to problem. Ty widziałeś przecież, każdy historyk zna, widział mapy pokazujące szlak bojowy Legionów, tak? No to bierzesz, tak jakbyś wziął flamaster, wypił pół litra i zaczął kręcić tak flamastrem po mapie. To jest szlak bojowy, to jest niesamowicie poplątane, więc tu już jest problem dla reżysera. Jak on chce oddać ten szlak bojowy, oni powiedzieli, że chcą tylko uchwycić kilka tam najważniejszych momentów, przeskoczyć z Rokitny na Kostiuchnówkę, tak? No to Rokitna jest całkiem nieźle pokazana, z tą różnicą, że wygląda tak, jak byłby to triumf, a nie był to do końca triumf, no bo pozycji artyleryjskich w czasie bitwy pod Rokitną nie zdobyliśmy, tak? Rosjanie się wycofali, tak? I to bez paniki. W związku z powyższym troszeczkę jest naciągnięte, natomiast największe takie aspekty mitotwórcze tego boju są pokazane tak bardzo dokładnie, tak? Z dbałością o szczegóły. No Kostiuchnówka kończy się w jakiś dziwny sposób taki, jakby to byłby nasz triumf, a znowuż tutaj było tak, że myśmy się cofali z potwornymi stratami zresztą. Tutaj jest taka, wiesz, taka scena oczywiście stereotypowa, że dowódca rosyjski mówi artylerzystom rosyjskim, kto trafi tego legionistę podkładającego minę, wódka dla niego, tak? Umówmy się, że armia rosyjska nie była jedyną mokrą armią w tej wojnie. Jeżeli zobaczysz zdjęcia niemieckich żołnierzy w tych swoich wspaniałych bunkrach, najlepszych chyba, jakie były w ogóle w tej wojnie, bardzo wygodnych, to normalnie szeregowiec mógł kupować butelkę wina, tak? Stały tam w tych kantynach podziemnych, więc to nie była jedyna mokra armia, która piła, nasza też piła, tak? W związku z powyższym to jest takie granie na stereotypie i tam jest jeszcze jedna taka scena, która chyba jest pod względem aktorskim jest najmocniejszą częścią filmu. Nie wiem, czy pamiętasz tą scenę, jak próbują przekabacić Kaszubskiego na rosyjską stronę. Pamiętasz ja to? Nic nie mogę pamiętać, bo się moje następne pytanie uprzedziłeś, czy mi polecasz, żeby to zobaczyć, bo ja... Musisz to zobaczyć, chociaż z tego względu, jak wchodzi w tym momencie współczesne widzenie problemu Rosji. Bo chodzi o to, że Rosjanin, czy też Polak, który się zaprzedał Rosjanom, próbuje przekabacić legionistę na stronę rosyjską. I to jest niesamowicie fajny pomysł, tak? Bo napięcie jest tu gigantyczne. I w tym momencie ten Polako-Rosjanin zaczyna używać argumentów bardzo współczesnych, tak? Że Zachód parszywieje, tak? Że tutaj silna Rosja buduje i tak dalej. No są argumenty. To dzisiejszy jakiś, wiesz, rusofil mógłby takich argumentów używać.
używać, ale jeżeli chciałbyś przekabacić legionistę w roku 1915 na stronę rosyjską, no to byś mu nie mówił o parszywieńkim zachodzie, tylko co byś mu powiedział? Słowiańskie braterstwo, tak? Brońmy się razem przed strasznymi germańskimi chówcami, jak kiedyś razem Słowianie pod Grunwaldem, nie? Konstantynopol będzie też i wasz. No to jest mamienie, tak? To jest mamienie, które mogłoby ewentualnie legionistę wtedy przekabacić, a tymczasem stracono tutaj tą szansę. Ogląda się, czy jest tak, sceny batalistyczne ogląda się fajnie, poza tym, natomiast obejrzyj to, zobacz jak bardzo paradoksalnie nasz postęp generalnie, który mamy w miastach polskich, mam na myśli kamienice dzisiejsze, jak wyglądają, niczym się nie różnią pod względem czystości elewacji od zachodnich, jak bardzo jest problemem dla tych, którzy kręcą filmy, bo miasto, które powinno być niby Kielcami, to jest to pierwsze starcie w Legionach, ma wymuskane kamieniczki, umówmy się, że Kielce 1914 roku nie mogły tak wyglądać. No tak? Tak, jasne. W związku z powyższym, no tutaj no nie da się, no nie da się inaczej. Paradoksalnie, gdyby to były 80. lata lub 90., obdrapane, rozumiesz, kamienice, których nikt nie remontował, to byłoby paradoksalnie, nie, paradoksalnie lepiej. Da się, tylko tak jak mówię, wszystko jest kwestią budżetu. To Kuba, tak, no powiem, nie do końca mnie przekonałeś, do zobaczenia, no jeszcze rozważę to, a co do tej sceny, wiesz, w której, jak powiedziałeś, to sobie przeskipuj sobie tylko na scenę, słuchaj, przekabacania. Dobra. I ciekawe, jakie będziesz miał wrażenia jako człowiek w temacie. Okej, ja ci powiem a propos tego przekabacania, no to cały, tak powiedziałeś, czy Polak, który zaprzedał się Rosjanom, no ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że tam ci się zaprzedali Austriakom, prawda, więc sprawa jest... Tak, ale tu jest w filmie tak pokazane, on jest stworzony w ten sposób, pokazany jest jako człowiek, który niejako zdradził swojego własnego ojca, tak? Dobra. Tutaj spoilery w tym momencie nie, z mojej strony, tak? Więc nie zdradzę za dużo, bo już na pewno nie zobaczę. To już na pewno nie zobaczę. Dobrze, słuchaj. Sorry. Cofam wypowiedziane słowa. Okej, to teraz, ponieważ czas pędzi jak szalony, myśmy mieli jeszcze porozmawiać o filmach o PRL-u, więc chyba trzecie spotkanie zrobimy. Co ty na to? Temat rzeka. Mamy tak, czterech pancernych i psa do obgadania, mamy stawkę większą niż życie, mnóstwo innych filmów, które warto pokazać. No i wiesz, średniowiecze, tak, zły Niemiec. Krzyżacy, zły Niemiec, Teuton. Tak, tak. Słuchaj, zwróć uwagę, tak zagajając temat, zwróć uwagę, jak wiele się zmieniło, że jaki jest odbiór na, gdybyś poszedł teraz na rekonstrukcję historyczną, gdzie występują krzyżacy, jak niewiele jest negatywnych emocji wobec zakonu krzyżackiego, tak? Dlatego, że przychodzi nowe pokolenie, i to jest akurat dobre, które czyta w podręcznikach historii, że owszem, krzyżacy byli pazerni, ale że jakie państwo nie jest pazerne, tak, z drugiej strony, ale jakaś tam cywilizacja fajna po nich została, tak, a tymczasem w filmach traktujących o średniowieczu tym XIV-XV wieku, co się na przykład widz dowiadywał w PRL-u o współpracy rycerstwa polskiego z krzyżakami przez cały XIII wiek w najazdach na Prusów, tak, co się dowiadywał o tym, jak krzyżacy de facto bronili polskiego rycerstwa przed łupieszczymi najazdami Prusów na ziemi dobrzyńskiej, tak, XIII wiek. O tym była cisza, tak, w malutkich jakichś nakładzikach musiałeś dokopywać się do jakichś artykułów naukowych na ten temat. I generalnie przecież kino jest tutaj głównym sprawcą takiego, a nie innego odbioru Niemca ze średniowiecza, tak, kino, które robiło już wtedy, starało się pokazać, że ten Niemiec już wtedy planował SS. Kuba, o krzyżakach proponuję w trzecim odcinku o filmach PRL. Mój krótki komentarz tylko taki, że pamiętaj, tamto pokolenie wychowywało się z plakatami z panem Chupką. Tak. Czy nawet z Adenauerem, słuchaj, tak. W kontuszu, tak. Wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, coś takiego. Wszystko tam, ta antygermańska, prosowiecka propaganda PRL-u jest nam świetnie znana. Dobrze, a teraz... Zmieniamy kompletny nastrój z kompletnego wytykania niewątpliwych błędów w polskiej kinematografii i po prostu bardzo słabych produkcji wypuszczanych w ostatnich latach. Mój ulubiony reżyser współczesny i dwa historyczne filmy, które mogę oglądać, chociaż ciężkie są to filmy do oglądania, ale wielokrotnie, oczywiście Smarzowski, Wojciech Smarzowski i dwa filmy Róża i Wołyń.
Oba zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Uważam je za największe osiągnięcia polskiego kina historycznego, które ratują właściwie honor polskiego kina, pokazują, że też wielkiego budżetu wcale nie trzeba, grubych milionów, żeby zrobić coś niesamowitego, co robi wielkie wrażenie. Kuba, od którego filmu chcesz zacząć ten krótkie omówienie? Róża czy Wołyń? Słuchaj, powiem ci tak. Razem. Smaszowski jest zbyt wielki, tak, żeby w ogóle czepiać się czegokolwiek, tak? Co w Wołyniu? No w Wołyniu generalnie można by zrobić coś takiego, że łopatologicznie pokazać te cezury, bo nie wyrobiony widz historycznie może mieć w momencie mętlik, bo tam masz, zwróć uwagę, tam masz trzy realia, tak? Trzech władców na jednym terenie, tak? Trzy Polskę, później masz okupację sowiecką, później niemiecką, tak? I to po amerykańsku tak łopatologicznie można by powiedzieć puenta, ciach, okupacja taka, rok taki, a taki, wkraczają wojska takie, tak? To jedyne, co, ale to jest, wiesz... Wiesz, ale to jest trochę takie traktowanie widza z góry jak debila, prawda? Ale tak, no sorry, przepraszam widzów szanownych, ale umówmy się, no większość populacji na historii, na lekcjach historii śpi, tak? A 3/4 nauczycieli nie jest w stanie dotrwać do XX wieku. Inna sprawa, że ten XX wiek, tak naprawdę patrząc już na programy historyczne, to na nim powinno się skupić nauczanie, bo jest niestety, sam jestem miłośnikiem średniowiecza, no ale umówmy się, no Winnetou, tak? Okej, ale Kuba, wyobraź sobie taką sytuację, że Smarzowski nie jestem w stanie do Smarzowskiego nic mu zarzucić, tak? Nic kompletnie. Dobrze, okej, ale czekaj, no załóżmy z tym Wołyniem, wyobraź taką sytuację, że Smarzowski przed każdym sekwencją dotyczącą roku 39, czy też przedwojnia, prawda, potem okupacji sowieckiej, potem niemieckiej, daje planszę z mapką i lektor powolnym głosem tłumaczy. Patrzcie, tu gdzie jest strzałka, ale wiesz, Amerykanie robią takie rzeczy, tak? Dobrze, no Amerykanie, ale ty Amerykanie, wiesz, no robią różne dziwne rzeczy. Ale da się to zrobić. Płynnie i łopatologicznie zarazem. Jest to by artystycznie położyło film i byśmy być może mówili o nim trochę jako Katyniu Wajdy, który trochę taki był, ale... Wiesz, bo ty nie masz problemu, wiesz dokładnie, widzisz czapkę niebieską, niebieski kaszkiet i od razu wiesz, że to jest NKWDzista, tak? Natomiast zwróć uwagę, bo jesteś historykiem, tak? Natomiast duża część populacji ma trudności z rozpoznaniem, kim jest ten facet w niebieskim kaszkiecie. Czy to jest Ukrainiec, czy to jest Sowieciarz, czy to jest Niemiec? Tak, znaczy wiesz co, rzeczywiście mogę ci powiedzieć, że wiem, że pojawił się problem z tym, co powiedziałeś, kiedy ten film został pokazany na jednym z festiwali na Zachodzie, chyba we Francji. Rzeczywiście publiczność, tam ci krytycy filmowi, którzy to oglądali na tym pokazie, no po tym, kiedy ostatnia scena, wiesz, została pokazana, kiedy główna bohaterka zostaje przeprowadzona przez tą rzekę Styx, już nieżywa, przez swojego ukochanego, nieżyjącego, tego ukraińskiego chłopca, no to wiesz, po prostu tak jak wszyscy my, no kompletnie zszokowani, zamarli. No i potem taka chwila zakłopotania i podobno jeden z nich, tak mi to opowiadano, wstał i powiedział, no strasznie pan, przepraszam do twórców, że film był wstrząsający, świetny, ale o co chodziło, kto kogo mordował i dlaczego, tak? Znaczy po prostu to są dwa jakieś słowiańskie języki, tak. Bo my też pamiętaj, że my łapiemy, kto mówi, tak? Znaczy, tak, no to jest tak jak z Serbami i Chorwatami, no z Bosiakami i Serbami. Tak. No zrób film o Srebrenicy, tak? No ty tego zrozumiesz, jesteś Słowianinem, tak? Dokładnie. Tak. I teraz słuchaj, ponieważ te dwa języki brzmią tak samo dla widza obcojęzycznego, a pod spodem miał napisy po francusku, no to nie wiadomo, o co chodziło, kto jest kim, kogo morduje, która postać jest polska, która ukraińska. Tak. I teraz w związku z tym no, trzeba byłoby wprawić jakieś ptaszki. To mówi Polak, to mówi Ukraińc. Być może konkluzja, Kuba, jest taka, to był film dla Polaków i dla Ukraińców, a nie dla, wiesz, amerykańskiego masowego widza czy francuskiego, ale oczywiście ja się zgadzam, że film jest świetny, do Wołynia się nie ma co przyczepić, jest film bardzo wzruszający, uczciwy, bo jest pokazana scena polskiego odwetu, kiedy dziecko, jak się okazuje, przez pomyłkę w ogóle jeszcze sprawa jest skomplikowana, polsko-ukraińskie zostaje zarąbane siekierą przez takich zdesperowanych Polaków mszczących się za Polską. Oszalałych kompletnie tym, co widzieli, prawda? Tak, jest pokazany Polak, który się zaciąga do niemieckiej policji pomocniczej, który tam ma mundur, więc jest pokazany cały spektrum tych postaw, wszystkich społeczności. Są Żydzi, pamiętaj. Wszystko, jest, no... Ale zobacz, jak Żydzi są świetnie pokazani, kiedy to są uczciwy reżyser, nie? Tak. W tym filmie. Słuchaj, no po prostu są Żydzi, którzy witają Sowietów.
Oczywiście. Nauczycielka, tak? Tak, 17. Słuchaj, jaka ta rola tej Sowietki. Tak, nie? Tak. Ale to jest już dygresja. Są Żydzi, którzy witają Sowietów 17 tak. września, ale tak. są też ci, którym współczujemy, ukrywani i potem zamordowani tak. z polskiego tam mordercy czy szmalcownika, jak zwał, tak zwał. Więc jest wszystkie gamy postawy, tak. pełen konglomerat. No, świetny, uczciwy, genialny film. Jest pokazany dobry pop, pamiętasz? Tak. Jest pokazany tak. zły pop, który tak. tam nawołuje do tego, że ten kąkol oddzielić od zboża. Tak. A drugi film, jak ci się róża podobała? Wiesz co, powiem ci teraz dygresję. Rozmawiałem kiedyś z księdzem prawosławnym, tak, który był ojcem jednego z moich uczniów. Jako, że bo widzowie nie wiedzą, jestem też nauczycielem i w pewnym momencie ja mu tak mówię, jak pop, pop, pop. I on mówi tak, on coraz bardziej zasmucony z każdym razem, kiedy ja mówię słowo pop. A on mówi, wie pan, to słowo jest dla nas obraźliwe. Tak? Słowo jest dla nas obraźliwe. My kompletnie tego, dla nas to pop nie jest dla ciebie obraźliwy, tak? Dlatego, że to jest normalne słowo, tak? A oni są wyczuleni z powodu propagandy komunistycznej, która słowo pop mieszała z błotem, tak? I no, to było coś takiego. Przepraszam wszystkich oglądających nas księży prawosławnych, nie miałem... Tak, ale wiesz, no, ja byłem w takiej samej sytuacji, słuchaj, i powiem ci, w rozmowie takiej prywatnej też dalej tym popem się posługuję, tak, bo jakoś nie przychodzi mi do głowy, że to mogłoby być w ogóle obraźliwe, ale oni zwracają na to uwagę, to taka ciekawostka, tak? Okej, w takim razie wprowadzamy tak zwany style book w historii realnej, mówimy ksiądz prawosławny, bez wątpienia. Kuba, to ja teraz na sam koniec, bo strasznie przeciągamy czas, ale dyskusja jest, myślę, że i rozmowa bardzo ciekawa. Ja chcę powiedzieć, że Wołyń ogólnie rzecz biorąc uznawany jest za taki najlepszy film historyczny Smarzowskiego, ale Róża nakręcona przy znacznie mniejszych środkach i znacznie mniej pewnie spektakularna na mnie zrobiła jeszcze większe wrażenie i ten film bym uznał jednak za numer jeden, za tak, wiesz, humanistyczne podejście, delikatność. Ta tragedia tej kobiety i pewne wyczucie Smarzowskiego. Chcesz powiedzieć, że Róża była delikatnym filmem? Nie. Że nie została zrobiona łopatologicznie, na przykład z perspektywy polskiego nacjonalizmu, wiesz, czy takiego, czy nie wiem, niemieckiego spojrzenia, tylko odwrotnie. On miał duże wyczucie dla problematyki mazurskiej. No dla tak. Tych ludzi, wiesz, społeczności lokalnej, tak? Tak, społeczność taka, wiesz, pogranicza, znajdująca się między młotem a kowadłem. Tak. I druga rzecz, pokazać w taki sposób, wiesz, takie niesamowite cierpienie tej kobiety, to jest w końcu mężczyzna, który nakręcił ten film, no to trzeba było dużym kunsztem się wykazać. I wczuć się, tak. Tak, tak. A pamiętasz scenę zbiorowego gwałtu? No właśnie, do tego nawiązuje, tak? Takiej sceny nikt nie nakręcił. To najbardziej antykomunistyczna scena kina. No, uff. Tak, zgadza się. Otóż to, więc generalnie wychodzisz skołowany po oglądaniu takiej sceny, tak? Bo czujesz przede wszystkim nienawiść do sprawców, tak? A później zastanawiasz się na temat kobiety, jak bardzo twardą trzeba być, żeby to wytrzymać, tak? Bo to jest cały pluton się nad nią pastwi, tak? Tych armii czerwonej, dodajmy. Zdziczałych sowieciarzy, no. Nie, potem wiesz te wszystkie konsekwencje tego, co się stało, prawda? Tak. Już nie chcemy tutaj Państwa wprowadzać za dużo, psuć tym, którzy nie oglądali filmu, ale te wszystkie postaci, dramat, który się potem rozgrywa i właśnie ta straszna beznadzieja tej Polski komunistycznej, gdzie właściwie wszyscy i wiesz, i ona taka, no i chyba traktowana jako Niemka, prawda? Z drugiej strony ten chłopak z AK i niby tam walczyli ze sobą podczas wojny, a teraz nagle się okazuje, że ten system zmiażdży wszystkich, prawda? Tak, oczywiście, bez względu na narodowość. Tak jak u Kaczmarskiego, tak? W tej piosence Limeryki o narodach. Pod diabła narody, po czym się okazuje, że będzie system taki braterski, który będzie tak ściskał mocno, że aż będzie miażdżył kości. Tak jest. No, wszystkim narodom. Świetny film. Zobaczymy. Wiemy, że Wojciech Smarzowski teraz szykuje trzeci film historyczny. Film, który będzie dotykał teraz problematyki jedwabnego, szeroko pojętego i tych spraw, które tam się dokonały w 1941 roku z kolei w okolicach Łomży. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie o tym filmie też porozmawiamy w historii realnej. Kuba, ja ci bardzo dziękuję. Twoją książkę, tobie gratuluję napisania książki. Państwu ją bardzo polecam. Skręcona historia.
filmy prawda historyczne, wydawnictwo Bellona. Wszystkie te wątki, o których mówiliśmy, tylko znacznie obszerniej Jakub Ostromęski w tej książce przedstawił. Dziękuję ci bardzo, dobranoc. Dobranoc. Państwu dziękuję za obejrzenie dyskusji. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, komentujcie filmy, wspierajcie nas na Patronite. Piotr Zychowicz, Historia Realna.